chcielibyśmy, żeby po 18 latach taka duża impreza przyszła też do Ostrowa, co by też wypromowało i miasto, i ostrowskie szachy, które są, można powiedzieć, takim punktem w Wielkopolsce znacznym. Co jest potrzebne do tego, bo wiadomo, pewnie wszystko się rozbije o pieniądze, tak? No tak, zawsze najważniejsze są pieniądze, ale myślę, że tutaj dobre chęci i wszystko się uda. Najprawdopodobniej w przyszłym roku będą się tutaj Mistrzostwa Polski Kobiet, ale jeszcze tutaj dopinamy jakby ostatnie szczegóły. Bardzo cieszę się, że jest pozytywny odzew od władz miasta i myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ostrów ma wielkie szachowe tradycje. Od wielu lat są rozgrywane, są tutaj wielkie turnieje i mam nadzieję, że to będzie kolejny taki przykład.